włącz i zostań z nami. Celebrować pewną tajemnicę, którą zostawił nam błogosławiony Jan Paweł II. Celebrować podwójną tajemnicę, która nas przygotowuje do przeżycia jego kanonizacji, która będzie miała miejsce już za 2 tygodnie w Rzymie. Pierwsza tajemnica Jana Pawła II to umiejętność zebrania wokół siebie ludzi młodych. 30 lat temu, 15 kwietnia 1984 roku, Jan Paweł II zaprosił młodych ludzi na spotkanie do Rzymu na Niedzielę Palmową z okazji nadzwyczajnego roku odkupienia. I na tym spotkaniu przekazał młodzieży krzyż. Krzyż roku odkupienia. Krzyż, który młodzi do dzisiaj niosą przez cały świat w takiej wielkiej pielgrzymce wiary. Krzyż, który też przybędzie w 2016 roku do naszej archikatedry, do naszego miasta, aby nas przygotować do przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. I gromadzimy się dzisiaj przy krzyżu. W naszej katedrze jest krzyż, który został poświęcony przez papieża Benedykta w czasie jego spotkania z młodzieżą na krakowskich błoniach. Ten krzyż nam towarzyszy i jest tak naprawdę kręgosłupem przeżycia Światowych Dni Młodzieży. Bo przychodzimy pod krzyż, chcemy znaleźć w nim zbawienie i wskazać naszym rówieśnikom ten krzyż jako jedyne źródło życia. Ale tajemnica Jana Pawła II to też iskra Bożego Miłosierdzia. To uwypuklenie tej tajemnicy, którą Jezus przekazuje świętej siostrze Faustynie, a później Jan Paweł II w bardzo widoczny sposób daje poznać całemu światu. Wczoraj delegacja naszej archidiecezji pielgrzymowała do Łagiewi, skąd przywiozła iskrę miłosierdzia, to światło, które jest zapalone tutaj przy ołtarzu. To światło chcemy przekazać do naszych wspólnot, do naszych dekanatów, parafii, aby przy nim modlić się w tych dniach, które poprzedzają kanonizację. Modlić się, aby łaska, tajemnica Bożego Miłosierdzia, przedstawiennictwo błogosławionego, świętego Jana Pawła II, była naszym udziałem. Dzisiaj Ciebie, księże arcybiskupie, prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii, abyśmy mogli wejść w tajemnicę. Tajemnicę krzyża, którą sprawujemy, tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Abyśmy mogli być na wzór błogosławionego Jana Pawła II jej świadkami. Niech się zmiłuje nad nami do Wszechmogącego.
Gdy dzisiaj gromadzimy się, aby wspominać i rozważać tajemnicę błogosławionego Jana Pawła II, by przygotowywać się do jego kanonizacji, to zatrzymujemy się nad pewnym duchowym testamentem Jana Pawła II. Ten duchowy testament łączy nas zarówno ze Światowymi Dniami Młodzieży, które przeżywaliśmy w 2003 roku w Toronto, w Kanadzie, jak i z dzisiejszym obchodem Niedzieli Palmowej, Światowego Dnia Młodzieży, który od 30 lat zawsze jest obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Papież Franciszek, przekazując nam orędzie na ten Światowy Dzień Młodzieży, sięga mianowicie do słów, które błogosławiony Jan Paweł II wypowiedział w Toronto. Wypowiedział wtedy, gdy po raz ostatni był obecny w tym wymiarze fizycznym na Światowym Dniu Młodzieży. Powiedział nam wtedy, że powinniśmy iść drogą błogosławieństw. Iść drogą, którą ukazuje nam Jezus, a równocześnie na nowo tą drogę błogosławieństw odczytywać, na nowo tą drogę błogosławieństw całe nasze ludzkie życie wpisywać. I te słowa o błogosławieństwa są dzisiaj inspiracją zarówno dla całego Kościoła przeżywającego Niedzielę Palmową, Światowy Dzień Młodzieży, jak i dla nas, gdy przygotowujemy się do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Papież Franciszek mianowicie zostawia nam dziś do rozważenia te słowa: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Żeby czynił nas miłosierni. Oraz świadkami czynnej, bezinteresownej miłości i odpoczynku.
odpowiedzialnej wiary. No teraz rozcierać ogień miłosierdzia przywieziony z Łagieli. Bardzo proszę, żeby delegację dekanatów zgromadzeń zachodnich, delegację seminarium, Centrum Światowej Młodzieży, Fundacji Działania Długo Tysiąclecia i wszystkiego.
na przebłaganie za grzechy nasze i za grzechy świata. Daj mi do bolesnej pełni i miło serce dla nas i całego świata. Daj mi do bolesnej pełni i miło serce dla nas i całego świata. Daj mi do bolesnej pełni i miło serce. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.